Cześć, witam z kanału Smart Test. Dzisiaj po raz kolejny chciałem poruszyć temat bezpieczeństwa. Chyba nikomu nie trzeba przypominać, jak niebezpieczny jest czat czy też gaz w naszych domach. Dlatego też dzisiaj chciałem pokazać Wam urządzenie, które może nas zabezpieczyć przed tego typu zagrożeniami. Jest to czujnik czadu i gazu marki XBits model DG3-1. Jest to czujnik dwufunkcyjny, ponieważ wykrywa zarówno czad, czyli tlenek węgla, jak też gazy, takie jak gaz ziemny, czy też gaz propan-butan, które często stosujemy do przygotowywania potraw w naszych domach. Na początek zobaczmy sobie może specyfikację techniczną tego urządzenia, najważniejsze jego funkcje, to co nam tutaj producent wypisał na opakowaniu. Mamy komunikaty głosowe, co sobie oczywiście sprawdzimy w dalszej części recenzji. Mamy, co ważne, wysoce niezawodny pomiar metodą katalitycznego spalania. Ta metoda pozwala nam na bardzo dokładne wyniki pomiarów. Wyniki, które też będą się nam pojawiały na tym wyświetlaczu urządzenia, to też będę chciał Wam pokazać w dalszej części tej recenzji. Jeżeli chodzi o zasilanie, to mamy tutaj dwie możliwości. Przede wszystkim zasilamy to urządzenie z sieci 220 V i ono powinno być na stałe podłączone do sieci, natomiast ma ono też możliwość zamontowania tutaj akumulatorka, który będzie nas zabezpieczał w przypadku braku prądu. Przez ten określony czas to urządzenie będzie też działało na tym zasilaniu awaryjnym. O tym Wam jeszcze powiem w dalszej części naszej recenzji. Co następnie? Mamy oczywiście sterowanie mikroprocesorowe, bardzo inteligentne itd., itd. Mamy automatyczne wykrywanie awarii czujnika tego urządzenia, czyli jeżeli to urządzenie by się nam uszkodziło, powinniśmy zostać o tym poinformowani właśnie za pomocą tutaj sygnałów świetlnych, tych kontrolek, które tutaj się znajdują na urządzeniu. Mamy też oczywiście wszystkie certyfikaty niezbędne, świadczące o tutaj wszystkich normach, jakie spełnia ten czujnik. Ok, tyle takich najważniejszych tutaj informacji. Może jeszcze o żywotności, ponieważ taki czujnik ma żywotność 3 lata. Na opakowaniu, zobaczcie, tutaj może będzie widać, jest data produkcji oraz data, kiedy należy wymienić ten czujnik. Ten akurat, który mam przed sobą, powinniśmy wymienić 21 grudnia 2022 roku. Tyle odnośnie specyfikacji technicznej. Teraz sobie przejdźmy do naszego czujnika. Zobaczmy, jak on został wykonany. Jak widzicie, wykonany w całości z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Dużo otworów, przez te otwory oczywiście będzie dostawał się tlenek węgla, czy też gaz, który będzie wykrywany przez te czujniki wewnątrz. Mamy na froncie tutaj głośnik, przez który będziemy mogli usłyszeć komunikaty głosowe, ostrzeżenia o wykrytym zagrożeniu. Jeden przycisk, przycisk służący do sprawdzania, czy urządzenie działa, czy ten głośnik działa. Po naciśnięciu usłyszymy tutaj krótki sygnał dźwiękowy. Ten sygnał za chwileczkę sobie posłuchacie, jak podłączę to urządzenie, spróbujemy go przetestować, czy wykrywa rzeczywiście na przykład stężenie gazu. No i wtedy posłuchacie sobie, jak brzmią te komunikaty oraz jak głośny jest ten głośnik. Mamy wyświetlacz, na którym będą wypisane te wszystkie wyniki, pomiary zarejestrowane przez ten czujnik oraz trzy kontrolki, które tutaj znalazły się. Kontrolka zasilania, kontrolka informująca nas o błędzie urządzenia oraz kontrolka alarmu w razie właśnie wykrycia podwyższonego stężenia gazu czy też tlenku węgla. Na obudowie również informacje, kiedy ten czujnik należy wymienić. No i teraz zobaczcie sobie tutaj na tą tylną część. Tutaj są specjalne otwory do zamontowania powieszenia tego czujnika gdzieś na ścianie. Mamy tutaj oczywiście też specjalny uchwyt. Są też w zestawie tutaj kołki i śruby, tak więc nic nie potrzebujemy więcej, aby to urządzenie zamontować. I w tym miejscu znalazło się miejsce na akumulator. Akumulator 9 V. Pamiętajcie, żeby nie montować tutaj takiej baterii typowej 9-voltowej. Musi być to akumulator, ponieważ to urządzenie będzie cały czas sobie podładowywało ten akumulator i w razie tutaj zaniku napięcia będzie korzystało tutaj z tego akumulatora. Nie jest on konieczny do prawidłowej pracy samego czujnika, natomiast no w razie braku zasilania taki czujnik wtedy przestaje działać, natomiast mając zamontowany ten akumulator
możemy pracować przez kilkanaście godzin bez zasilania zewnętrznego. Tyle jeżeli chodzi o tą budowę, konstrukcję czujnika. Teraz może sobie zobaczmy, jak ten czujnik działa w praktyce, jak wykrywa stężenie gazu i jak nas o tym informuje. Ok, teraz zobaczmy sobie. Czujnik, jak widzicie, jest zawieszony nad kuchenką w dość niskiej odległości, żebyśmy mogli zobaczyć, jak będzie on działał. W tym momencie może sobie odkręćmy gaz i zobaczymy sobie na pomiary. Teraz zakręcimy gaz. I może jeszcze raz sobie powtórzymy zadanie. No dobrze, mieliście okazję zobaczyć, jak działa czujnik gazu XBLITZ DG3 pauza 1. Jeżeli chodzi o pomiar czadu, to nie miałem tej możliwości tego sprawdzić, natomiast działa to bardzo podobnie, czyli również na wyświetlaczu będą nam się wyświetlały odpowiednie wartości w razie przekroczenia norm. No i oczywiście też zostaniemy powiadomieni o tym przez komunikaty głosowe oraz dźwiękowe, tak samo jak to miało miejsce w przypadku wykrycia stężenia gazu. Jak widzieliście, czujnik bardzo szybko reaguje, bardzo szybko wykrywa zagrożenie. Mamy też dokładne pomiary, wyniki na wyświetlaczu i to jest na pewno atut, jeżeli chodzi o ten czujnik. Natomiast brakuje mi tu na pewno komunikatów w języku polskim, które myślę byłyby dla większości osób bardziej czytelne. Natomiast oczywiście te sygnały dźwiękowe, te komunikaty powodują to, że z pewnością zwrócimy uwagę, że coś jest nie tak, no i oczywiście zostaniemy na czas o tym poinformowani. Tak więc to jest na pewno ok. Teraz chciałem jeszcze na koniec powiedzieć o jednej sprawie, ponieważ gdzie taki czujnik zamontować, ponieważ nie jest to takie oczywiste. W instrukcji obsługi, którą nam tutaj producent dołączył, i teraz zobaczcie, producent nam tutaj w tej instrukcji sugeruje zamontowanie tego czujnika albo pod sufitem, albo też tutaj na wysokości podłogi. Oczywiście wszędzie z zachowaniem minimum 0,3 metra od sufitu, czy też od podłogi. Dlaczego tak to wygląda? Ponieważ jest to wszystko uzależnione od tego, jakiego gazu w domu używacie. Jeżeli używacie gazu ziemnego, to jak wiecie, gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i on się unosi do góry. Więc jeżeli macie w domu gaz ziemny, to taki czujnik powinniście zamontować tutaj, tak jak producent pokazuje, u góry pod sufitem. Natomiast jeżeli korzystacie z gazu propan-butan, czyli takiego z butli, no to wówczas ten gaz jest znacznie cięższy od powietrza i ten gaz utrzymuje się właśnie przy podłodze i wówczas taki czujnik powinniśmy zamontować przy podłodze. Jeżeli chodzi o tlenek węgla, czyli ten popularny czad, to tak naprawdę on jest też lżejszy od powietrza, ale to też w zależności od tego, jaka panuje tutaj temperatura w pomieszczeniu, jaka wilgotność, ponieważ w niektórych przypadkach ten czad, tlenek węgla również może opadać. No i wówczas, jeżeli chodzi o takie czujniki typowe tlenku czadu, one powinny być montowane na wysokości głowy. Tak więc tutaj musicie już zdecydować się sami, gdzie taki czujnik będzie najlepiej zamontować. Ja myślę, że ta odległość metr od sufitu w przypadku tutaj instalacji z gazem ziemnym będzie chyba dobrym rozwiązaniem. No i jeżeli macie gaz z butli, no to myślę, że w odległości około metra od podłogi taki czujnik możecie zamontować, aczkolwiek tutaj bym polecał Wam skontaktować się na przykład gdzieś z jakimś zakładem kominiarskim tego typu rzeczy, gdzie możecie uzyskać jeszcze bardziej dokładne instrukcje, gdzie taki czujnik byłoby u Was w domu najlepiej zamontować. Ok, myślę, że na dzisiaj to było tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą recenzję. Koszt takiego czujnika to jest w granicach od 120 do 140 zł w zależności od sklepu. Myślę, że jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo,
nie jest to zbyt wygórowana kwota, tym bardziej, że taki czujnik wystarczy nam na 3 lata. Tak więc myślę, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i myślę, że warto w coś takiego się zaopatrzyć. Z mojej strony na dzisiaj to było już wszystko. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał był dla Was pomocny, to oczywiście proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć!